Hejka, przyjechaliśmy dzisiaj do Łodzi. Jesteśmy właśnie w manufakturze na evencie Starbucksa. Euphoric delight. Only you and me. For your honey sickly sweet keeps me coming, got me. Już jesteśmy w naszym pokoju. No powiem wam szczerze, że trochę się stresowałam przed tym eventem, bo nieczęsto chodzę na tego typu imprezy, gdzie jest opcja, że spotkam jakichś widzów. I stresowałam się z jednej strony, że czy nie będzie awkward, jak ktoś przyjdzie, czy ja nie będę awkward. Z drugiej strony się stresowałam, co będzie, jak nikt nie przyjdzie. Ale no było bardzo miło i bardzo dziękuję wszystkim, którzy wpadli. I w ogóle byłam pod takim wrażeniem wszystkich osób, które dzisiaj przyszły. Tutaj tak, architektka, ratownik medyczny, pielęgniarz, studentka prawa, przyszła psychiatrka dziecięca, artystki, naprawdę same osoby elokwentne. Tak mi się miło z wami wszystkimi gadało. Kilka osób udało mi się złapać nawet do vloga i też super miło było na żywo spotkać osoby, które mówiły, że dzięki mnie na przykład przeszły na wegetarianizm czy na weganizm. To po prostu tak rozgrzewa moje wegańskie serduszko zawsze. I super było też spotkać innych influencerów i móc pogadać z kimś, kto wiecie, zajmuje się tym samym. Wszyscy też byli bardzo mili, też fajnie się z nimi gadało, miło było ich poznać. I cóż, przed nami teraz jeszcze emocje łódzkie. Idziemy zaraz na ramen. Właśnie na Instagramie pytałam, co warto wegańskiego zjeść w Łodzi i najwięcej poleceń było ramenu i toczyła się istna wojna pomiędzy dwoma ramenowniami, a to ramen kontra ramenownia właśnie. I to była bardzo zacięta walka, bo ludzie pisali tylko a to ramen, najlepszy ramen w Polsce, ramenownia, najlepszy ramen jaki jadłam w życiu. Więc dzisiaj też wszystkie poznane osoby przepytywałam, który ramen jest lepszy i a to ramen wygrało. Jednak więcej osób mówiło, że a to ramen, więc tam dzisiaj pójdziemy. Jak sobie pomyślę parę lat wstecz, marzyłam o tym, żeby pójść do Starbucksa. Starbucks zawsze był dla mnie takim symbolem amerykańskiej kultury. Wydawało się być czymś takim po prostu cool. I pamiętam, że jak pojechałam pierwszy raz do Hiszpanii i tam był Starbucks i mogłam pójść kupić sobie kawę w Starbucksie, dostać kubek z moim imieniem, to czułam się po prostu tak światowo. Właśnie tak cool. Więc myślę, że gdybym mogła cofnąć się w czasie i powiedzieć tej młodszej sobie, że słuchaj, za parę lat będziesz zapraszana na eventy Starbucksa, żeby je promować, to ta młodsza ja byłaby naprawdę pod wrażeniem. No i oczywiście szacuneczek dla Starbucksa, że tak się otwierają na wegan, bo te ich wegańskie croissanty, po prostu kocham je. No i super jest też to, że tam zawsze jak zamawiacie jakikolwiek napój, to możecie sobie wybrać roślinną opcję bez dodatkowej dopłaty, co wydaje mi się, że powinno być standardem już w każdej kawiarni, bo to jest jakiś absurd, że trzeba dopłacać 2-3 zł, żeby ci nalali kapkę mleka sojowego. Come on! No jeszcze muszę pochwalić Boryska, był taki grzeczny, ojeju, to jest taki wspaniały piesek, taki był wychillowany, mimo tego, że dookoła wszędzie, wiecie, byli ludzie, było głośno, on sobie gdzieś tam to spał w jakimś kąciku, to chodził, szukał kogoś, kto by go mógł pogłaskać, to bawił się z drugim pieskiem, bo Klaudia też miała swojego Jokera. Zanim ruszymy na nasz ramen, to jeszcze musi Borys dostać swoje jedzonko, tak? No i żeby poczuł, że jest na wyjeździe, zrobimy mu wypas obiadek. Na początek wyjeżdża jego jedzonko z psiego bufetu. Kurczę pieczone. Soczysty kurczak z batatami, marchewką i nutą szałwi. Do tego, słuchajcie, przygotowałam Borysowi na dzisiaj gotowanego kurczaka. Do czego to zwierzęta zmuszają swoje wegańskie mamy, co? Że trzeba się dziabdziać w kurczaku. I na koniec dodamy ci jeszcze malinkę. O jeju, jaki piękny obiadek. Robi wrażenie. Psi bufet, który właśnie wcina Borys, to jest jedzonko dla piesków, które zamawia się w formie subskrypcji, czyli taki jakby catering dietetyczny, ale dla waszych piesków. W składzie są mięso, warzywa, witaminy i suplementy i wszystko jest jakości human grade. To znaczy, że te składniki mogłyby spokojnie być spożywane także przez ludzi. Co jest? Chciałbyś jeszcze dostać? Dostępne jest w 4 smakach.
kurczak, którego właśnie jadł Borys, wołowina, jagnięcina i indyk, ale niedługo pojawią się też nowe smaki. Jedzonko jest wysyłane w formie takich zamrożonych saszetek, które przechowujemy w zamrażarce. Porcje na najbliższy czas można sobie przełożyć do lodówki, żeby się rozmrażało i podawać pieskowi rozmrożone, albo można to też podgrzać, wtedy jest, wiecie, bardziej jeszcze aromatyczne i smakowite dla pieska. I jeżeli chcielibyście przetestować psi bufet, to mamy też dla Was kod Borys, z którym macie minus 35% na dwa pierwsze zamówienia i jest też darmowa wysyłka na terenie całej Polski. I też dostajecie taką torbę z napisem "Kocham pieski". Jak tam, dziubasku, skończyłeś jedzonko? Czy możemy teraz my iść sobie pojeść? Bo my też jesteśmy głodni. Miu, idziemy na ramen. Zobaczcie, jakie tutaj mają w hotelu przepiękne rowery. Ciekawe w ogóle, jak to działa. Myślę, że to się tak wciska pedały i wtedy się tak poruszasz do przodu. Aha, miałam na myśli, jak to działa, czy możemy sobie wziąć taki rower. A, okej. Okay. Czy na to masz odpowiedź? Ale nie mamy koszyka na Borysa i tak. Next time. Ale to jest urocze, patrzcie. Wychodzimy od razu z naszego hotelu, a tutaj... Takie serce! Nagramy się w sercu? Chodź! To my w sercu, ale malutcy jesteśmy. To my w sercu Łodzi, patrzcie! Weź, bo pobrudzisz, no wiesz co! Nie wiedziałam, że Łódź ma takie coś, że Chicago ma swoją fasolkę, a Łódź ma serduszko. Ale ekstra! A zobacz, to od góry musi wyglądać jak taka wielka pupa. Albo jak tak się wykadruje. Takie łódzkie pośladki. Serio lepsze niż vegan ramen shop? Naprawdę pyszny ramen. I pistacje dim sum, a nie jakieś fistaszki. Tak, to tutaj robimy. Kto zjada ostatki, ten jest piękny i gładki. Mega ładnie to wygląda. Mega ładnie ludzie piją tu wiśniówkę. Zobaczcie jeszcze, jak pięknie to serce wygląda wieczorem. Wyszliśmy jeszcze na wieczorne zwiedzanie hotelu. Patrzcie, jaka wypasiona siłownia. Jutro tu przyjdziemy na trening. Ani, ale ja chcę jeszcze na saunę. O wow, jak ładnie. Feels as good as you do. Czas. Mam nadzieję, że nie gryzłeś moich butów. Ramen był naprawdę przepyszny. Był z Beyond Meat, takim przyprawionym na trochę ostro, trochę słodko. Był tam taki podpiekany pomidor, pistacje, totalny wypas. Jakby jest trochę pricey ten ramen, 48 zł, ale mega duża porcja. Pierwszy raz od bardzo dawna nie byłam w stanie zjeść całej porcji w restauracji. Więc Paweł bardzo się cieszył, że w końcu mógł coś po mnie dojeść, bo czasem widzę, jak wychodzimy z jakimiś innymi parami i dziewczyny nie dojadają i oddają swoim chłopakom i tak widziałam, że Paweł zawsze spoglądał z zazdrością i może częściej liczyłby na to, że zostawiałabym dla niego trochę jedzenia, ale rzadko mi się to zdarza, więc skoro nie dojadłam do końca tutaj, to znaczy, że to jest naprawdę duża porcja. I jedną z rekomendacji, która mnie zachęciła, żeby ostatecznie wybrać Ato Ramen, było, że ktoś napisał, że jadł i Ato Ramen, i Vegan Ramen Shop, i że Ato Ramen jest lepsze. I Vegan Ramen, i Ato Ramen są przepyszne, ale tutaj ten ramen miał tak jakby więcej głębi. Więcej smaków było, więcej dodatków i no, trzeba przyznać, że lepszy. Lepszy niż w Warszawie. No i lokal przepiękny, wiecie, Vegan Ramen Shop ma zazwyczaj takie malutkie restauracje, że tam to tylko wejść, zjeść i wyjść.
A tutaj też z przyjemnością się po prostu siedzi, jest cudowny klimat, piękne wnętrze. No a potem byliśmy jeszcze właśnie na saunie i też było cudownie, matko, taki piękny widok z sauny, to najpiękniejsza sauna, na jakiej też kiedykolwiek była. Borys, no chodź! Zbudziłeś nas, to teraz chodź na spacer, skoro tak chciałeś. Jedziemy na poranny trening. Słuchajcie, wiedziałam, że o czymś zapomniałam. Tym razem były to buty na trening, ale spoko, mogę ćwiczyć w skarpetkach. W ciągu dnia też pięknie wygląda. Ojejku, mnie wystraszyłeś, myślałam, że to jakiś obcy człowiek. Czemu wszedłeś drugą stroną? Zobaczmy, jak umierający z niedoboru białka weganin podnosi 100 kilo. Wyciska, przepraszam, nie podnosi. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 100 kilo to nie jest jakoś super dużo. O, ależ skądże. Łatwizna, prawda? Ja zaraz też będę wyciskać. Udało się. Para głodujących wegan przeżyła kolejny trening. Idziemy coś zjeść. Banana. Banana? Powoli będziemy się zbierać. Najpierw jeszcze tylko zajdziemy sobie na spacer, zobaczyć pasaż Róży, bo też dużo osób napisało, że to jest obowiązkowy przystanek w Łodzi. Ale zanim wyjdziemy z hotelu, chcę się wam jeszcze pochwalić, jakie sztuczki umie już Borys. Mimo swego młodego wieku, dobrze ci idzie nauka sztuczek, nie? Jesteś mądry piesek. Bardzo. Geniusz jesteś, nie? Jesteś geniuszem. Siad. Super. Łapka. Pięknie. Druga łapka. Druga łapka. Druga łapka. Ta łapka. O. Daj buzi. Daj buzi. Pięknie. Obrót. Obrót. No super. Wyszliśmy jeszcze na spacer z Borysem do parku i chciałam, korzystając z chwili spokoju, powiedzieć ci żart o Łodzi. Czy wiesz, dlaczego ludzie tak chętnie przeprowadzają się do Łodzi? No nie wiem. Bo w Łodzi się powodzi. Dotarliśmy do pasażu Róży i jest to dzieło autorstwa Joanny Rajkowskiej i sprawdziłam, że to jest ta sama autorka, która zrobiła tą rzeźbę jajka w Warszawie. Okej, okay, ja jestem ciekaw, ile jest lat nieszczęść za pobicie takiej ilości luster. Miejmy nadzieję, że limit nieszczęścia autorki już jest wyczerpany, bo z tego co czytałam, to wszystko powstało na cześć jej córeczki Róży, która była chora na raka. Okej. Hej, już jesteśmy w Warszawie. Akurat padł nam aparat, w sensie bateria od aparatu, jak byliśmy w restauracji. Dobrze zdążyłam nagrać jedzenie. I właśnie zjedliśmy w Boho. To wegańska restauracja, którą dużo z was też polecało na Insta i było naprawdę pyszne, więc wasze polecajki naprawdę się sprawdziły, bo i wczorajszy ramen, i dzisiejszy bowl, i bao, które mieliśmy, wszystko było pyszne. I wcześniej byliśmy też w restauracji zjadliwości, bo w sumie to miało jeszcze więcej poleceń, ale jak tam zaszliśmy i tak zerknęłam w menu, to
to po prostu nie do końca był mój klimat, bo takie mają bardzo lekkie menu, warzywne, jakaś pieczona kapusta z ziemniakami, czy botwinka z ziemniakami, jakieś tam zupki, szparagi, to miałam takie poczucie, że to wszystko jest takie trochę za lekkie. Miałam poczucie, że okej, kapusta, ziemniaki, jakiś kotlet do tego, jakby domyślam się, że to na pewno jest super pysznie przyrządzona kapusta, ale mimo wszystko, zwłaszcza jak byliśmy dzisiaj na treningu siłowym, to wolałam zjeść coś takiego bardziej konkretnego niż po prostu same warzywa. No i ceny, w ogóle byłam zaskoczona, że jedzenie w Łodzi jest droższe niż w Warszawie. I tym bardziej, nie, jak miałabym zapłacić 40 parę złotych za kapustę z ziemniakami, jak pyszna kapusta z ziemniakami by to nie była, no to już wolę zapłacić 40 parę złotych za bowla, gdzie mam tempeh, mam jakiś panierowany kalafior, mam jakieś różne azjatyckie sałateczki i tak dalej, no nie, że po prostu więcej składników i jakby tutaj ta cena już moim zdaniem jest bardziej uzasadniona. Ale ceny no naprawdę drożej niż w Babie. Nie wiem, może tak jest w Łodzi, tylko tam przy tej Piotrkowskiej, no nie, gdzieś dalej od centrum może jest trochę taniej. Ale mimo wszystko no było to trochę zaskakujące, ale przynajmniej to co jedliśmy było naprawdę dobre. Bo jak coś jest drogie, ale jest super smaczne, to nie odczuwa się żadnego bólu dupy z tego powodu. Ale jakby coś miało być drogie i nie za dobre, albo drogiej bym się tym nie najadła, o, to byłby skandal. W tym ramenie na przykład był Beyond Meat, który rozumiem, że jest drogim składnikiem, czy właśnie tempeh, jakaś roślinna wieprzowina, no to rozumiem, że to trochę tam kosztuje, ale że nawet taka restauracja, gdzie po prostu jest pieczona kapusta z ziemniakami i to kosztuje 40 parę złotych? Jak wy żyjecie w tej Łodzi? Ja rozumiem, że w Łodzi się powodzi, ale no bez przesady. Ale naprawdę mieliśmy w Łodzi super czas, to był mój pierwszy raz w Łodzi, nigdy wcześniej nie byłam. I no ten ramen był tak pyszny, dla tego ramenu mogłabym się do Łodzi przeprowadzić. No i bardzo miło było przede wszystkim na tym evencie Starbucksa. Fajnie, że tyle z Was wpadło się przywitać. I też była taka sytuacja, że podeszły do mnie dziewczyny, które powiedziały, że one od 20 minut siedziały i zbierały się na odwagę, żeby podejść i zagadać i poprosić o fotę, więc jak coś to śmiało, jakby nie musicie się w takich kwestiach krępować, możecie śmiało podbijać, bo ja wręcz jestem zaszczycona, jeżeli mogę spotkać jakieś moje obserwatorki, wiecie, no tyle Wam wszystkim zawdzięczam, mam taką ekstra pracę, mogę nagrywać sobie filmy i to wszystko nie miałoby sensu, gdyby nikt tych filmów nie oglądał, no nie, więc śmiało podbijajcie, zagadujcie, no może wiadomo z głową, nie, jeżeli zauważycie, że na przykład, nie wiem, jem kebaba i na przykład mam całe ręce w sosie, to poczekajcie, aż pójdę umyć ręce. Albo jak jestem na spacerze z Borysem i akurat robi kupę, to też możecie na przykład poczekać, aż sprzątnę jego kupę i wyrzucę do śmietnika i wtedy zagadać, żebym nie poczuła się zbyt niezręcznie, ale na ogół ogólnie bardzo lubię Was spotykać, więc śmiało możecie podbijać, jeżeli macie ochotę mnie zagadać, jeżeli gdzieś tam mnie spotkacie. Ale dobra, wiecie, to ja tak gadam, że się nie wstydźcie, a w sumie sama nie świecę przykładem, bo wiele razy miałam takie sytuacje, że widziałam gdzieś tam kogoś, kogo znałam z internetu czy z telewizji i mówiłam, bo mówi, że o, patrz, to ten czy tam, może podejdę, może poproszę o zdjęcie, nie, wstydzę się, a może pójdę, może nie, może tak, może nie, 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 nie. Więc tak naprawdę to chyba na palcach jednej ręki można zliczyć sytuację, kiedy się zebrałam na tę odwagę i kogoś rzeczywiście zagadałam, że hej, oglądam cię, coś tam, można fotkę. I tak na przykład pamiętam, jak kiedyś zagadałam z dupy i on był bardzo miły, że gdzieś tam właśnie mnie objął, sobie pogadaliśmy chwilę, ale to było lata temu, jak on jeszcze dopiero się rozkręcał na YouTubie, ale był na żywo bardzo miły. Czy jakiś czas temu spotkałam w jakiejś galerii Karolinę Gilon, i też była bardzo miła, zrobiła sobie ze mną fotkę, chwilę pogadała. Ale na przykład miałam kiedyś taką sytuację, że spotkałam jedną dziewczynę z Love Island i to akurat była osoba, która wydała mi się w programie bardzo sympatyczna, bardzo fajnie wypadła. No i pomyślałam, dobra, zebrałam się na odwagę i właśnie podeszłam do niej i powiedziałam, że o hej, oglądam twoją edycję Love Island, że super wypadłaś, bardzo miło się ciebie oglądało
I ta dziewczyna tak spojrzała tylko na mnie, nawet się nie zatrzymała i powiedziała dzięki i poszła dalej. I no, miałam takie poczucie, że o kurczę, że trochę głupio, nie? Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś do mnie podbił, że gdzieś tam oglądał mnie, czy w Big Brotherze, czy na YouTubie. I ja bym tylko powiedziała dzięki i poszła dalej. No trochę takie, wiecie, wyniosłe, nie? Wypadałoby się na moment chociaż zatrzymać, zwłaszcza, że to było po prostu na imprezie, więc raczej nie wiem, nie śpieszyła się na tramwaj w tym czasie, czy coś w tym stylu, nie? Szła sobie po prostu pewnie wziąć drinka, czy coś w tym stylu. No i tak się składa, że teraz jak byliśmy w Łodzi, to też mieliśmy taki epizod, że właśnie zauważyłam youtuberkę, którą kojarzę z YouTube'a. No i jak właśnie patrzę od tyłu, to ona czy nie ona? Bo w sumie ona ma takie charakterystyczne włosy. No i tak myślę, dobra, to chyba ona. I stwierdziłam, podejdę, zagadam, akurat nagrywam vloga. Może poproszę ją, żeby pozdrowiła moich widzów. I podchodzę do niej, właśnie tam pytam, że o, ty tyś, coś tam wiecie. No stwierdziłam, że nie wypada od razu kogoś podbić z kamerą, nie? I powiedzieć, haha, pomachaj mi do filmiku. Tylko stwierdziłam, okej, spróbujemy trochę mały small talk, małe zmiękczenie tematu. Coś tam mówię, nie? Że wow, nie wiedziałam, że jesteś z Łodzi, że bla, 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 bla. Ale niestety zanim zdążyłam powiedzieć cokolwiek o tym, że nagrywam vloga i czy nie chciałaby, nie wiem, pozdrowić moich widzek albo coś do kamery, to ona tak jakby już urwała rozmowę i tam poszła dalej właśnie. No ale no nigdy też nie wiadomo, nie? Może miała akurat jakieś słabsze samopoczucie, może się gdzieś śpieszyła. W sumie po tym jak wracaliśmy, zjedliśmy kolację i wracaliśmy, to widzieliśmy, że siedziała w ogródku z grupą jakichś dziewczyn, więc najwidoczniej się śpieszyła na to spotkanie. Ale w sumie te takie sytuacje, jak miałam z tą dziewczyną z Love Island, czy teraz właśnie w Łodzi, sprawiały, że tak się zastanawiam, no nie, że ciekawe, czy to jest jakby taka reakcja, jaką one, jakby normalna reakcja, jaką one by miały do każdej widzki, która by podeszła je zagadać, czy może na przykład one mnie kojarzą też z internetu i na przykład mnie nie lubią po prostu, nie? Bo tak też może być. Ale no, ta dziewczyna z Love Island, no to już w ogóle masakra, no nie? Gdybym była jej jakąś obserwatorką oddaną i tak bym została potraktowana, to byłoby mi, no nie wiem, po prostu tak przykro, nie? A tak, ja przynajmniej zawsze mogę sobie tłumaczyć, że może po prostu mnie nie lubi. Może coś do mnie ma. Może jakiś mój film się jej nie podobał. Może ktoś jej coś powiedział na mój temat. Kto wie? Zbliża się 21, a jeszcze się zapisałam na basen na 21, więc idziemy jeszcze dzisiaj na basen. Paweł niestety nie dał się namówić na basen. Coś tam ogląda i odpoczywa po trasie. Ja się wyspałam w samochodzie, więc ja jestem gotowa na pływanie. W ogóle powiem wam, że kiedyś nie przepadałam za basenem, bo też stresujące dla mnie było to, że trzeba iść do przymierzalni, rozbierać się przy innych ludziach, że trzeba nosić czepek. Więc po prostu uwielbiam to, że mamy w bloku ten basen. Czasem się pytacie, jak to działa i czy można przyjść na ten basen. To jest taki basen po prostu dla mieszkańców bloku. No i super jest to, że po prostu zapisuje się wcześniej na określoną godzinę. No i wtedy jak przychodzisz, to cały basen jest tylko dla ciebie. I w sumie ten basen to jest taki największy atut naszego mieszkania, bo często nachodzą mnie takie myśli, że może byśmy poszukali jakiegoś innego mieszkania, ale potem zaczynam sobie myśleć, o nie, to by znaczyło, że muszę się pożegnać z basenem, a chyba nie jestem na to gotowa. Trochę popływałam, trochę się porozciągałam, w ogóle taka wskazówka dla tych z was, które się rozciągają na basenie, naprawdę super się rozciąga, bo możecie sobie na przykład na stojąco, nie, te nogi podnosić
i nie macie grawitacji, wręcz opór wody Wam pomaga wypychać tą nogę do góry, więc naprawdę bardzo fajnie jest sobie robić ćwiczenia rozciągające na basenie. A teraz uciekam czym prędzej do domu, bo woda basenowa wlazła mi za soczewki, więc marzę o tym, żeby je zdjąć. I ostatnie, co mam zaplanowane na dziś, to zjeść sobie tego weggerka z żabki i odpalić nowy sezon Wiedźmina. I tak, dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia niedługo w następnym filmie. Pa!